Dążąc do poprawy swojego samopoczucia oraz zwiększenia zadowolenia z życia, musisz zadbać również o proaktywne nastawienie do życia i pracy. Inicjatywa wyrażana w Twoich działaniach zapewni Ci bowiem poczucie siły, sensu i wpływu na to, co się z Tobą dzieje. Większość ludzi działa reaktywnie, to znaczy podejmują działanie w odpowiedzi na coś, co się dzieje z nimi lub wokół nich. Ich działanie jest podyktowane decyzjami i zachowaniem innych ludzi. Tym samym, w pewnym sensie otoczenie ma władzę nad takimi osobami. Jeżeli chcesz działać proaktywnie, musisz przejąć kontrolę nad swoim życiem i zadaniami. Zamiast przyjmować, co ześle ci los lub robić, co szef ci każe, zacznij działać z wyprzedzeniem. Musisz przejąć inicjatywę. Na początku będzie to od ciebie wymagać sporo wysiłku, bo musisz zmienić swoje zachowanie. Uwierz mi, że warto. Różnica w skuteczności działań osób proaktywnych w porównaniu do tych reaktywnych wynosi 5000%. Dlatego jeżeli chcesz robić w życiu, w pracy to, co lubisz, zamiast tego, co ci każą, musisz przejść do defensywy. Na początek posłuchaj tego, jak się wysławiasz. Zastanów się, czy nie nadużywasz zwrotów, które osłabiają twoją pozycję. Możesz też poprosić osoby, z którymi dużo przebywasz, aby pomogły ci określić, czy posługujesz się językiem reaktywnym, czy proaktywnym. Przykłady zwrotów reaktywnych. Nie mogę. Muszę. Kazał mi to zrobić. Oni się na to nie zgodzą. Zrobiłbym to, ale... Ona mi nie pozwala. Chciałbym, ale... Nie mogę nic poradzić. Przeczytaj te zwroty kilka razy i poczuj energię, z jaką je wypowiadasz. A teraz przeczytaj przykłady zwrotów proaktywnych. Zrobię to w... Chcę. Spróbuję. Mogę. Zobaczę, co da się zrobić. Wolę. Wybieram. Uważam, że... Moim zdaniem... Co się zmieniło? Które zwroty mają silniejszą energię? Które zwroty sprawiły, że wczułeś kontrolę i władzę nad swoimi czynami? Nie jesteś już dzieckiem, więc nie zachowuj się w taki sposób. To ty decydujesz, co zrobisz, a czego nie. Każdego dnia podejmujesz setki decyzji. Problemem jest to, że często decydujesz o oddaniu kontroli komuś innemu. Po tych słowach często słyszę, ale szef mi kazał, ale moja żona, mój mąż i tak dalej. To naprawdę nie ma znaczenia. Pewne przysłowie mówi, możesz przyprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusisz go, aby się napił. Dokładnie tak samo jest z szefem, żoną i mężem. Ktoś może ci kazać coś zrobić. Szef może wydać ci nawet polecenie służbowe. Małżonek może na ciebie krzyczeć, a policjant użyć środków przymusu bezpośredniego. Prawda jest jednak tak, że o swoim działaniu lub zaniechaniu działania zawsze decydujesz ty. Oczywiście każda decyzja niesie ze sobą określone konsekwencje. Niewykonanie polecenia szefa może doprowadzić do zwolnienia. Zignorowanie prośby małżonka może doprowadzić do kłótni, a policjant może nas zatrzymać. Niezależnie jednak od tego, musisz pamiętać, że zawsze to ty podejmujesz decyzję. Nie namawiam cię do anarchii, agresji ani sprzeciwiania się każdemu, kto cię o coś prosi tylko po to, aby udowodnić swoją niezależność. Chodzi mi raczej o świadome podejmowanie przez ciebie decyzji. Jeżeli decydujesz się coś zrobić, w kogoś posłuchać, to przyjmij odpowiedzialność za swoje działania lub ich brak. Powiedz sobie wtedy na przykład: zdecydowałem, łam się spełnić polecenie mojego przełożonego. To wielki krok na drodze do samodzielności i przejęcia inicjatywy. Kolejnym krokiem jest działanie z wyprzedzeniem. To właśnie na tym etapie dzieją się cuda i osiąga się efekt wow. Chodzi o to, abyś działał, a zanim ktoś zleci ci dane działanie. Na przykład jeżeli wiesz, że szef w połowie miesiąca prosi cię o przygotowanie konkretnego raportu, przygotuj go przed 10 dniem danego miesiąca i zapytaj szefa, czy chce, abyś coś dodał.
Jeżeli do Twoich zadań domowych należy zmywanie, to zrób to zanim żona, mąż zwróci uwagę na naczynia zalegające w zlewie. Takie działanie naprawdę potrafi odmienić relacje, cieszy, imponuje i zwraca uwagę na zaangażowanie. Wybierz jedną rzecz, w której możesz wykazać się proaktywnością i praktykuj ją przez kolejnych 7 dni, a przekonasz się, jak działa efekt wow. Innym przejawem proaktywności jest zgłaszanie się jako ochotnik do wykonania danego zadania. Co jakiś czas trafia się w pracy jakieś dodatkowe zadanie lub coś dodatkowego, co trzeba zrobić. To świetna okazja do pokazania, że jesteś osobą, której zależy. Dlatego, jeżeli masz kompetencje oraz możliwość podjęcia się dodatkowego zadania, nie wpłynie to na realizację Twoich podstawowych obowiązków, to korzystaj z szansy zabłyśnięcia. Innym przejawem proaktywności jest zgłaszanie się jako ochotnik do wykonania danego zadania. Co jakiś czas trafia się w pracy jakieś dodatkowe zadanie lub coś dodatkowego, co trzeba zrobić. To świetna okazja do pokazania, że jesteś osobą, której zależy. Dlatego, jeżeli masz kompetencje oraz możliwość podjęcia się dodatkowego zadania, nie wpłynie to na realizację Twoich podstawowych obowiązków, to korzystaj z szansy zabłyśnięcia. Takie dodatkowe zadania są jak konkursy lub olimpiady w szkole, wymagają, co prawda, dodatkowej pracy i zaangażowania, ale jednocześnie pozwalają się wyróżnić. Możesz też pójść na całość i zamiast czekać na możliwość zgłoszenia się jako ochotnik, możesz wykreować dla siebie przestrzeń do zabłyśnięcia, robiąc coś, o co nie zostało jeszcze zauważone lub zlecone. Jeżeli widzisz w swojej firmie okazję do usprawnienia jakiegoś procesu lub zwiększenia sprzedaży, to wyjdź ze swoim pomysłem do przełożonego. Jeżeli jest coś, co denerwuje większość pracowników, zainicjuj zmianę. Podejmij działanie jako pierwszy, a zauważaj potrzeby i staraj się na nie odpowiadać. W takiej sytuacji istotne są 4 elementy. Zauważ potrzebę, okazję. Znajdź rozwiązanie. Przedstaw możliwe działania. Zgłoś się na ochotnika. Nikt nie lubi maruderów i ludzi, którzy wytykają innym niedoróbki i rzeczy do zrobienia. Dlatego ważne jest, abyś wraz ze zgłoszeniem problemu lub możliwości przedstawiał, a jednocześnie rozwiązanie i gotowość do realizacji danego zadania. Jeśli tego nie zrobisz, trafisz do kategorii i natręci i maruderzy, a tego chyba wolisz uniknąć.